Cześć, witajcie serdecznie, ja jestem Squido i zapraszam was na oglądanie kolejnego odcinka hardkorowej przygody. Tutaj smażę sobie mięso na ogniu, nad węglem. Nie wiem dlaczego niektórzy mówią przepalać albo przetapiać mięso, to w ogóle śmieszne rzeczy są. Chwilę mam jedną rybę, może złowię drugą. Fajnie by było. Śmieszne rzeczy, ja wiem, że można przetapiać jakąś rudę albo przepalać drewno na węgiel, ale żeby mięso. No, przepaliłem mięso wieprzowe i co ci wyszło? Węgiel wieprzowy, no, mięso ze świni, węgiel wieprzowy wyszedł. To by było coś jednak. O, jest rybka, dobra. Armio, get up! Idziemy w podróż, w drogę. Ruszamy. Armio. Wszyscy? Ile mam psów w ogóle? Też chciałbym wiedzieć. Nie policzyłem, takie armia trochę nieuporządkowana. Więcej mam kotów, tych złotych bardziej. Tych takich... nie murzyńskich, to będę teraz miał murzyńskie koty. Sobie zrobię. Tak, 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 są murzyńskie koty. Chociaż... nie. Chociaż porówno teraz będę ich miał, o. Super, też mi się taka idea podoba. Bardzo mi się podoba. Dobra, wszystko ok, więc lecimy. Dobra, mam wszystko, całe jedzenie. Teraz... wow, widzieliście to? Urósł. Teraz wam dam jedzenie. Au, nein. Dam wam jedzenie, pieski. O, ty masz bardzo mało. Już masz więcej. Ty masz dużo, ty masz dużo. Tobie bym jeszcze dał, ale to mięso. Jej! Ej, please! Please, ogarnijcie się, armio. Ile psów jest? Cztery psy, tak? Czy trzy psy? Trzy psy, trzy psy. Nie trzy psy, cztery psy. A dobra, idziemy, armio. Cztery psy, tak? Cztery psy, więc to będą cztery pancerni i Squido. Tak, cztery pancerni i Squido. Ruszamy w taką podróż. Do krów. Krówki. Krówki, dużo krów tu. Wow, co to było? Kurde, jakiś błąd? Dobra, mam nadzieję, że więcej takich nie będzie. To by nie fajne było. Uważajcie, żeby tam nie wpaść. Tak. Jeszcze dwie krowy. A mięso rośnie. Więcej mięcha, ja lubię mięcha. Trzeba dużo mięcha, aby taką armię wyżywić. No bo ona jednak jest wymagająca, jeśli chodzi o zasoby. Dobra, tutaj jeszcze widzę coś. A, tu mięso. Ze skóry nie będę robił zbroi, ale... chwila, mam hełm. O, hełm nie założyłem. Skórę jakoś wyrzucę, bo nie mam zastosowania dla niej. Szkoda. Widzicie, ile to jest grzybów? Wow. Pełno grzybów. Można zostać grzybiarzem. Tak w Minecrafcie. Pójdę w tą stronę jeszcze. Może coś ciekawego znajdę. Liany tutaj są. O, wow, jaka jaskinia duża. Dobra, ominie to jakoś. Zjem sobie tak w ogóle, bo pieskom dałem, a sobie nie? Trochę dziwnie. Gdzie ja w ogóle zmierzam? Jestem ciekaw. Bo nic nie widzę na horyzoncie. Nic a nic. Jej. Ciemność nawet zrobiło. Dobra, może przyjdę na tamtą wyspę. Kurczaki są, o grzyby. Grzyby, a tam jakaś pustynia? To by było ciekawe, bo nie byłem na pustyni dosyć dawno.
Co to? O kurde. A? Zombiak. Jej. Dobra, idziemy na pustynię. Squido 40 odcinków na pustyni. To by było naprawdę coś. Ale mam zrób 41. Dobra, nie będę się w wodzie tam z nim bił. Idziemy tutaj. No, masz. No, masz. Masz jak tam armia? Wszyscy w komplecie? O, wszyscy w komplecie, tak. Chyba. Jednego kota chyba gdzieś wzięło. Jej. Ale tak ogólnie to wszyscy w komplecie. Jej, ale ta armia jest głośna. Czy to jakieś creepery widzę, czy nie? Nie ma creeperów nawet, ani zombiaków. Coś pusto na tej pustyni, no. Sama nazwa na to wskazuje, ale no nie... Rzadko kiedy jest pusto na pustyni. Zwykle są różne ciekawe rzeczy na niej. Ale nie tym razem. Wejdę tutaj na tą górę, rozejrzę się. O, jest zombie. Zombiak, chodź. Uderzę ma psa. Dobra. Piesku, chodź. Masz nagrodę za swoją dzielną walkę. Jeszcze ktoś? Dobra, wszyscy mają. Okej, chyba full. Co za pustynia dziwna. Pusto tutaj trochę, bym powiedział. No dobra. Pójdziemy w tą stronę, bo tam są potwory. Jej. Jest jeden minus pustyni. Może jest tutaj fajnie, ale... O kurde. Nie. Nie no, odwrót, odwrót, zarządzam odwrót. Wiecie co, pieski? Idziemy w tą stronę. Idziemy, gdzie to prowadzi. Chodźcie, zabijemy po drodze tych wszystkich lamusów szkieletowych. I pająki też. Dobra, idziemy przed siebie. Nie no, wróciłem znowu do tych bagien. O, nein. Nie, dobra. Tym razem idę tam na tą górę, idę prosto. Muszę się jakoś zdecydować, bo ciągle chodzę w tym samym miejscu. Już od kilku minut. Dobra. Więc moja decyzja to... Idziemy w tą stronę. Chyba dobrze. Chociaż wszystko jedno, nie wiem. Nie chciałbym się wrócić znowu tam, gdzie byłem. Wrócę się do miejsca spawnu. Nie, tylko nie to. Ale dobra, w każdym razie... Wow, co zabiłam? Pieski, żyjecie? Czy wy żyjecie, armio? Jako armia Squidana musicie przeżyć? Nie, nie umieraj, patrz. No, super. O, wszyscy ogony w górę, no nie? Ucieszeni. No, kto by nie przeżył? Wow, dziwny biom. Jej, pająki? Ale naprawdę dziwny. Creepery? Tylko nie creepery. Nie. Ale dziwny biom. I duży trochę nawet. Jak na taki biom ze skał. Nie! Czy może ja tak coś obejdę? Tam jest węgiel na dole. Masa węgla naprawdę jest tak. Tutaj. Jak widzicie, pełno węgla tu jest na powierzchni, ale tam nie idę. Pójdę górą, obejdę to. O, trudno.
O, widzę. Tak, tam pójdziemy. Jej. Tam będzie dopiero wyprawa. Ale to może w następnym odcinku. Tam jest super. Tam normalnie, jak Bear Grylls pośród tajgi i tundry. Nie, to jest tajga chyba. Bardziej. Zombiak? Znowu to jest ten biom. Duży, duży, długo się ciągnie, duży jest. No, dwa mięsa zombie. Mam już trzy, więc będzie czym karmić pieski. Zabijcie pająka. Pająki są złe, nie wiem po co są w tej grze w ogóle. Ja nie chcę sieci. Niepotrzebne mi są do niczego. No, węgiel. Teraz sobie mogę zebrać na spokojnie trochę węgla. A przyda mi się do smażenia, przetapiania, przepalania i innych rzeczy. Węgiel jest naprawdę przydatnym surowcem w Minecrafcie, chociaż wielu ludzi go nie docenia. To i tak jest bardzo, bardzo ważny w gospodarce Minecraftowej. Więcej węgla? Jeszcze trochę. Mam takie możliwości. Do dwóch pełnych staków biorę węgiel. Odsuńcie się, pieski, bo mogę wam zrobić krzywdę tym kilofem. Jestem naprawdę nieobliczalnym psychopatą. Tak. Dobra, wszystko. Dwa staki węgla. Tyle mi w zupełności wystarczy. Nie potrzebuję nic więcej. Ale creeperki, zombiaczki. O, jest kotek. Kotki tutaj już objęły władzę nad tym wszystkim. Ja tylko teraz jeszcze pozbędę tych tutaj innych mobów. Wioska! Wow! Wstaje dzień. Okej. Nie! Nie chcę umierać! Oh shit! No, patrzcie, żelazo. Nie. Nie chcę umierać. Ratujcie mnie, armio. Staje słońce. Jej, nie wiedziałem, że jestem zdolny do czegoś takiego. Chyba już nie umrę. O nie. Już będzie wszystko dobrze, po prostu miejsce na dysku mi się kończyło. Ej, znowu tutaj są potwory, znowu mogę zginąć. A wy, pieski, jak tam? Żyją! Dobra. Macie te karmy. Karma, dobra karma dla was. Wysyłam wam dobrą karmę, pieski. Trzymajcie. O, ty masz mało. Już masz dużo. Jeszcze tobie. Trochę i... Nie! Jezus! Jezus! Chodźcie, idziemy stąd. Nie! Kurde, jaka inteligencja, no! Chodźcie, wchodzimy do wioski. Ja mam trochę déjà vu, bo myślałem, że będę przechodziłem przez taki biom. Tak mi się wydaje, że przechodziłem przez taki biom. Wcześniej. Naprawdę dziwne. Ale tego to nie widziałem. Widziałem podobne. Nawet tam byłem, ale w podobnym, ale nie takim sam. Ale to jest ciekawe miejsce, bo tutaj można sobie zrobić domek i od razu jest dach. Dach, który może spaść na głowę. W każdej chwili. Chwil nawet ja chcę to teraz zrobić. Bo to będzie ciekawa akcja. Zniszczę dach. Zniszczę to wszystko. Patrzcie na to. BOOM! Headshot! O kurde! To było ciekawe naprawdę. Zmieniłem trochę krajobraz. No, inaczej to teraz wygląda, zupełnie inaczej. Wchodzimy do wioski, Squido wchodzi do wioski, uroczysty moment. Tam tararam tam 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 tararam tam 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 tam. Squido wchodzi do wioski, ma wędkę. Nie wędkę, jej przywitam z mieczem diamentowym. Witaj, to twoja wioska?
Twoja? Wasza wioska. Tak, wasza wioska? Trochę mała. O, mała wioska. Obraził się, kurde. Jaka architektura, no nie? Niezaawansowana. A to co, port dla łódek taki? Ciekawy dosyć port. Trochę taki dziwny, ale ciekawy. Mimo wszystko ciekawa. Chwila, dobra. Studnia jak tam, no studni też nie ma jakiegoś wejścia. Ale studnia, wow, duża, duża studnia. A jest tutaj kowal? A tu, chwila. Tutaj nie zrobiliście, a zepsuta architektura. Jej, tutaj też? Wasza architektura nie dorównuje architekturze innych wiosek. Trochę słaba. Ale jest zboże. A mogę z tego zrobić jakiś użytek? Zboża? Nie, dobra. Nie będę w tym odcinku taki pazerny, skoro już tą wioskę znalazłem. Zbiorę to w następnym odcinku. Dobra, może gdzieś zamieszkam w tym domu, bo niedługo. No, tak za kilka minut będzie ciemno. Gdzie mógłbym zamieszkać? Tutaj sobie zrobię wejście, aby wszystkie zwierzęta wszedły, weszły i w ogóle tutaj do tego domu. No. Kurczę, prawie psa zabiłem. Dobra. Siad. Idziemy tutaj. Chodźcie. Dobra, wszystkie psy już są prawie. Nie, jeszcze jeden. Jeszcze jeden piesek. Dobra, idź tutaj. O, kotek jest. Pierwszy kot. Coś myślę, że tutaj będzie. Nie, one tutaj przechodzą. Nie, złe, 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 złe. Wybacz, że cię tam zamuruję. Chodźcie, kotki, tutaj. Inteligencja kotów jest naprawdę bardzo na bardzo niskim poziomie, nie uważacie? Zrobię sobie tutaj skrzynkę w ogóle, tak. Skrzyneczkę, bo nie mam co robić z tymi wszystkimi przedmiotami. Skrzynkę i zostawię tutaj kilka rzeczy. Takich mniej więcej. No dobra, już mam więcej miejsca w ekwipunku. Dobra, nie ma tu nikogo. Mogę zamurować. O nie. To długo potrwa. Wszystkie kotki już są na miejscu. Pieski też. W ogóle czterech pancernych jest. I Squido też jest na miejscu. Jeszcze tylko naprawię to wszystko. I drzwi. Drzwi są najważniejsze. Dobra. Mam tutaj też piece. I usmażę to, co dzisiaj zdobyłem. Nie tak na odwrót. Nie tak. Kurczę, by był. Nie mam więcej mięsa? A, dobra. Szkoda. W każdym razie. Czterech pancernych i Squid to the best. I ogólnie. Było dużo walki dzisiaj. W następnych odcinkach będzie jeszcze więcej. Tak, tak to jest hardcore, no. Zrobię sobie jeszcze łóżko. No, można powiedzieć, że się tutaj osiedliłem nawet. Mam crafting table, skrzynkę, piece, łóżko i w ogóle wszystko. O, kotki, psy i inne, więc pewnie tutaj się osiedliłem. Ale zobaczymy jak długo. Na pewno wyruszę w dalszą podróż tam, w tamtą stronę. Bo ciekawie to wygląda.
ale jeszcze nie wiem do końca, jak to wszystko będzie wyglądało. Dlatego zobaczmy w następnych odcinkach i widzimy się w nich. Subskrybujcie, komentujcie, łapki w górę. Do zobaczenia i pozdrawiam was serdecznie. I jeszcze się rozbiorę do spania. Tak? Okej. I... Tak, może tak. Dobranoc. Pa, pa. Jej, nie tak. Aha, w pobliżu są potwory. No to się jeszcze nimi zajmę. Dobra. I idę spać. Jej, pieski, pieski, pieski. Nie trzeba było. Dobranoc.